ze mną, ona powiedziała, czy to mnie czy będzie co? Za jakieś kontuzji partnerki, że mnie kopiesz tu po nogach. Tylko z tobą, Haniu. Haniu, przepraszam, że musiałem się chwilę nad tym zastanowić. Tylko z nikim innym, na świecie. Bo nie wiem, kiedy zaczęliśmy tak naprawdę być tutaj przy czerwonej światełku kamery, ale Wróżka powiedziała, że ta para wygra. Ja zapytałem, nie? Bo to była dla mnie trudna decyzja. Rzeczywiście konsultuję numerologicznie pewne rzeczy, bo jak się sprawdza i działa, szczególnie w biznesie, to dlaczego tego nie robić? I ona powiedziała, panie Filipie, absolutnie, to jest zapisane w gwiazdach. No to no tak, pozostaje nam obserwować. Sam udział to jest dla ciebie zwycięstwo, więc generalnie co? Hania już trzeci raz powiedziała, że bardzo wierzy w Filipa, a jestem tutaj jakoś półtorej minuty. Dobrze, zacznijmy od tych fantastycznych laczków. No jak ci się w tym tańcuje? Powiem ci jedną rzecz. Jakiś najazd poprosimy, cokolwiek. Wiesz, że ja już je zajechałem? Zobacz, ja przez te 3 tygodnie treningów trenowałem tak ciężko i tak intensywnie, nie wiem, czy to widać, ale że już ten obcasik już odpada, nie? A to znaczy, że pokonaliśmy bardzo, ale to bardzo długą drogę. Okej. Nie, bo my bardzo dużo trenujemy, naprawdę trenujemy codziennie, tak naprawdę tylko jeden dzień był wolny na mój ślub, ale tak to ćwiczymy codziennie, tak jak dzisiaj jest 5 godzin, więc no kurczę, no nie gramy tutaj w bierki, a cały czas trenujemy. A jeszcze chciałam powiedzieć, że no Filip wie, że no łatwo nie trafił na partnerkę, która cały czas ciśnie. On wie, tutaj jakby nie, my możemy śmieszkować, ale generalnie ciężko pracujemy. Wam się może wydawać hi, ha, 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 że tutaj jest wesoło, ale... Jak wyjdziemy, to nie. Ale nie, przez chwilę jeszcze będzie. Jeszcze będą takie ostatnie powidoki szczęścia, a potem zacznie się naprawdę hardcore. Jakbyśmy mogli wejść na takie poważniejsze tony. Haniu, czy dostałaś kiedyś większe wyzwanie niż Filip Heiser w tym programie? Na pewno nie. Tak, no. Kogo? No, Filip, każdy jest jakby wyzwaniem, jest zupełnie inny, tak? Ja tańczyłam z Sylwestrem Wilkiem, który nie miał nogi, to też było dla mnie wyzwanie, no bo nagle się okazuje, że większość choreografii, które układam, no nie jest stworzona dla osoby, która ma protezy. Nie wiem, jak się z tym wszystkim, że tak powiem, opanować choreografię, zrobić, no to było wyzwanie. Wyzwaniem był, Robert Wawik też był dla mnie wyzwaniem, bo no taki starszy pan, który, no nie starszy, no ale w średnim wieku, który no też na początku, wydawał mi się osobą, która nie ogarnie tańca, a jednak ogarnął i to wspaniale. I wydaje mi się, że każdy jest takim wyzwaniem. Filip jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o to, że jemu ciężko, ma ciężką przyswajalność tańca, ale on jest bardzo ambitny, więc to, że my jesteśmy 5 godzin, a ktoś jest 2 godziny, to się wyrównuje. Ale ja uważam, że ciężką pracą możemy nadrobić te braki. Mhm. Znaczy, Hania teraz jest bardzo dyplomatyczna, ale Hania już w takiej chwili kryzysu mówi, Boże, ja jeszcze czegoś tego nie widziałam, żeby ktoś tak nie umiał, żeby ktoś tak nie przyswajał, nie? Ja powiedziałem już, że raz pomoc ratunkową przyniósł Tomek Barański, tam cię uczył, jak się zgiąć do chyba czaczy. Tomek jest choreografem, więc przychodzi nam tutaj pomóc w tańcach latynoamerykańskich, coś pomaga z choreografią, więc zawsze tutaj jest pod ręką. No było tak, powiedziałam, że jeszcze się tak trudno nie przyswajał czaczy, to tak powiedziałam, ale bo to tak jest, prawda, to jest prawda. Ale ty się nie poddajesz, o to chodzi, że on po prostu, słuchajcie, nie obraża się jak większość osób na tym miejscu, żeby zamknęła drzwi, to ja nie robię, jeżeli to jest złe, to złe, nie, a tym bardziej, że mi się podoba jego podejście, jego poczucie humoru, bo ja też jestem trochę taka czasami sarkastyczna i się śmieję tak sarkastycznie i niektórzy pewnie by tego nie znieśli, a Filip po prostu się z tego śmieje. Jak gąbka. Znaczy, ona generalnie bekę ma ze mnie zawsze, szczególnie z tego, jak ja jestem ubrany na trening. Słuchajcie, dlatego jak ktoś mówi, że jest śmieszny na treningu, dla mnie jest bardzo śmieszny. Dla mnie trening to jest trening. Ja kiedyś biegałem, sobie maraton ostatnio przebiegłem, to mam spodenki z biegania, tak? Skarpeta powinna być biała, do czarnego mokasyna. Tak się kiedyś... Ja zawsze mam czapkę, bo ja chodzę po prostu w czapce, bo jest ursynowa jestem, nie? Muszę cię zmartwić, bo jednak w tańcu z gwiazdami już nie będziesz miał tej czapki. Dasz radę? A poczekaj. Dobrze, bo ja mam wrażenie, że wy nie potrzebujecie moich pytań, a ja jednak spróbuję. Oglądałem niezwykły filmik na Instagramie, gdzie pokazujecie spirale śmierci. Muszę przyznać, że znacznie mniej oglądając go myślałem o spirali, więcej o śmierci. Ja też! Wy to zamierzacie wykorzystać? Tak. Tak, to jest pomysł na drugi odcinek. No oczywiście trzeba dojść do drugiego, ale jak dojdziemy, a takie jest założenie, to chcemy wykorzystać to właśnie w naszej choreografii, która mamy nadzieję, że będzie i śmieszna, i widowiskowa, i zaciekawi ludzi. Ja myślałem, że jestem szalony, ja myślałem, że jestem porąbany, ja myślałem, że dla mnie hardcore nie istnieje, nie? Ja jak były marsze 11 listopada, to ja z kostką TVN-u wchodziłem w kiboli, nie? Bo co? To jest moja praca, ja ją wykonuję i okej, cegły lecą, ale karawana jest dalej. A
A misja, tak, tak. Ja lubię, ja chciałem być reporterem wojennym. Nigdy mi się to niestety nie udało. I nagle spotykam kogoś, to mówi: Filip, to teraz zróbmy tak. To ja wskoczę, a ty się kręć, jak spróbuj tak, żeby była raz wyżej, raz niżej. Mówię, o co je chodzi? I po prostu wskakuję, nie? Tak, to jest taka sala. Kaloryfer masz tu, tak. Tu masz lustro. No i odległości głowy Hani przy tym locie góra-dół, no to już tak po 10 cm nam zostaje. Ale do podłogi było ze 3. A do podłogi ja myślę, że czasami był kontakt. Ale Filip, musisz zrozumieć jedno. Tutaj generalnie większość tancerek jest tancerzy nowych. Jakby ja już jestem 9. edycją, ja już dużo rzeczy zrobiłam. Weteranka. Ale chodzi o to, że ja chcę się zaskakiwać też siebie. Tak. Jakby jeżeli robiłam coś kiedyś, tak. I mi się wydawało, że to jest trudne, to chcę robić coś więcej, żeby zaskakiwać, a nie cały czas robić to samo. No i niestety wzrasta też poziom niebezpieczeństwa, ale jakby mam świadomość też, z kim ja jestem na sali. I twoim wielkim atutem jest siła. Jakby ty jesteś wzrostu Jacka, ale jesteś większy od niego, więc ja też mogę sobie nawet pozwolić na cięższe podnoszenia, bo wiem, że ty mnie nie opuścisz. A jakbyś mnie opuścił, coś by mi się stało, to byś dostał taki ochrzan ode mnie, że wiesz, że ty nie możesz opuścić, więc o czym my w ogóle dyskutujemy? A ja jeszcze codziennie mam wykład na temat 2-letnich dzieci i... Nie, Róża nie ma 2 lat. A ile co mam? Ty? No to nawet nie wiesz, rok i 4 miesiące. No to prawie 2-letnik, no już upgrade'owałem ją trochę wyżej, tak? No i ja też wiem, że jak przywalę Hanią o ziemię, to ona mi już raz powiedziała, ja chcę, żeby Róża dalej miała matkę. Bo ja mówię, słuchaj, mówię, wiesz co, jednak oswoiłem się z tą spiralą śmierci, fajnie, i wiem też, jak to zrobić, żebyś była jeszcze wyżej. Na co Hania mówi, ale ja chcę, żeby Róża miała matkę. Ale też chciałam wam powiedzieć wszystkim, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Się czuję tak niepotrzebny, że nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, jakie zdjęcie Filip Heiser ustawił na profilowe na swoim telefonie, jak do niego dzwonię. Pokaż. Teraz robimy takie przyspieszenie. Krokiem tanecznym przyszedłeś. Czekaj. Lockstepem, dokładnie to lockstepem. To było podobne do lockstepa, ale to w ogóle jakby to nie jest. No nie mówmy, że to lockstep. Jezu, nie odpalcie. Dobra, pokaż to zdjęcie. Jak ja widzę minę operatora, montażysty, który będzie to wszystko wycinał, potem będzie przesuwał suwakiem ciszej, bo jak ty mówisz, to ten mikrofon też nie jest potrzebny, to będzie wspaniała przygoda dla niego. Pokażmy to, o co chodziło. Musisz do mnie zadzwonić. A ty musisz do mnie zadzwonić. I przyspieszamy jeszcze raz. Zastąpimy teraz. Ty tak to wyzumujesz? O, proszę, o! Proszę tam. To jeszcze raz, przestań dzwonić. Cze. I... Widzisz, czy mamy podejść? Teraz dzwoni, no. Uwaga, dzwoni. A! Proszę. Mamy. Czyli nie kłamali. Dobrze. Hania we Róża. Bo jakby zawsze dzwoniła do niego Róża, nie? Nie, bo ona mi tyle mówi o tej Róży, że już czasami mówię do niej Róża, nie? Jesteśmy po 8 minucie wywiadu i przed moim drugim pytaniu. Filip, bo moim zdaniem ten program nie jest o tańcu. Czy myślisz podobnie, czy nie. Zdaniem dyrektora Edwarda Miszczaka oraz moim również. Znaczy, właśnie. Wiesz, to była... A przepraszam, zadaj pytanie. Niektórzy uczestnicy wydaje mi się, że mogą nie być gotowi na to, że jednak przed tymi na przykład tańcami lecą pewne filmy, że postaramy się też otworzyć was, żeby pokazać jakąś historię, żeby przekazać widzom, że może na przykład przejść w swoim życiu metamorfozę, albo po prostu będzie mówić o bliskich, o trudnych chwilach. Ty chyba zdecydowanie jesteś na to gotowy, bo oglądałem wywiady, mówiłeś, że ty wiesz, że to też jest element tego programu. Czy faktycznie czujesz w tym jakąś też, nie wiem, misję? Misję nie, natomiast czuję po prostu w tym swoją katapultę do szczęścia. Okej. Dlatego, że wiesz, kiedy dyrektor Edward Miszczak zaprosił mnie do swojego gabinetu, to było akurat w moją urodziny. Ja też wierzę trochę w magię dat. I mówi: Filip, żebyś nie zrozumiał mnie źle. Ta decyzja, którą chciałbym ci przekazać, moja decyzja, to nawet nie są propozycje, to jest decyzja. Ja się dziwiłem, że uważasz tego słowa. Tak. Jest bardzo głęboko przemyślana. I też proszę, przemyśl to. Ja mówię, co to jest za propozycja, decyzja? A on mówi, to jest taniec z gwiazdami. Ja mówię, dyrektorze, ale przecież ja nie umiem tańczyć. A to nawet lepiej. Okay. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że wiesz, ja mam ze sobą jakieś tam lepsze, gorsze dni, ale co do zasady, przez ten czas przed tymi urodzinami trochę siedziałem w domu z zasłoniętymi żaluzjami, nie? No właśnie. I troszkę z niego nie wychodziłem. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to może to jest ten pretekst, nie? Może to nie chodzi o ten taniec, może to nie chodzi o to, że musisz od razu być Fred Astaire, bo to jest w moim przypadku wręcz niewykonalne, ale żeby wejść na jakieś Himalaje. A może te Himalaje kiedyś okażą się Śnieżką, a potem będzie kolejny szczyt. Ja mam, wiesz, 39 lat, to jest też taki moment trochę zwrotny, nie? To jest ostatni rok przed tą
owianą sławą 40. Ja tydzień temu skończyłem 30, więc mniej więcej to rozumiem. nie rozumiesz. Nie rozumiem. To za dekadę I tak sobie pomyślałem, kurczę, okej. Porwę się na tą głęboką wodę, chociaż serio, stary, serio, ja z tańcem nie miałem wspólnego nic. Ja chciałam powiedzieć, nic, że nul. Nam nie mówią wcześniej, kto z kim tańczy, naprawdę dowiadujemy się w ostatniej chwili, no ale oczywiście każdy próbuje dopytać. Ja się zapytałam, z kim tańczy, to mi powiedzieli, że bardzo fajna osoba, a ja się zapytałam, a jak tańczy, bo zawsze jest taki trening pierwszy, to usłyszałam, że to nie jest ważne, bo podobno powiedziałam, że każdego da się nauczyć tańczyć. Nie mam feedback. Be careful what you wish for. Dokładnie. Obiecałaś dużo, dostałaś duże wyzwanie. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę w tych takich twoich chwilach ciemniejszych ta propozycja przyszła w idealnym czasie? To jest, ja myślę, wiesz, to jest część terapii po prostu. To jest terapia. I powiem ci tak dosłownie, namacalnie, kiedy dzień wydaje się być zły, słaby. Czasami tak było, że ja przychodziłem naprawdę taki kompletnie zminowany, zdołowany, bo coś takiego się wydarzyło, co sprawiło, że ta psycha gdzieś ci pędzi nie w ten rejon, który powinna. Ja stąd wychodzę i napisałem kilka razy Hani SMS-a, mówię: Haniu, bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj tu byliśmy, że ja kompletnie zapomniałem o tym wszystkim, a wychodzę lepszym, szczęśliwszym człowiekiem, bo tak jest. Też chyba o tym powinni pamiętać ludzie, którzy właśnie szukają jakiegoś takiego fajnego zajęcia, żeby sobie właśnie urozmaicić dzień, czy właśnie dodać sobie trochę energii, że taniec też może tym być. I teraz to, co powiem, jest może ciężkie, może tego nie puścicie, ale takim pierwszym naturalnym wyborem w takich cięższych chwilach wydaje się Żabka, Orlen i Butelka. Tak? Bo to szybko uspokaja, szybko sprawia, że odchodzą jakieś tam problemy, ale one wrócą i to wrócą dwa razy bardziej. I tak sobie myślę, że terapie nie powinny być odwykowe, a nawykowe. I to jest piękny nawyk. Słuchajcie, ja wiem, że ja po tańcu z gwiazdami, obojętnie kiedy on się nie skończy, oby trwał jak najdłużej. Ale konkurencja jest taka, że to nie jest pewne. Natomiast ja się na pewno zapisuję na tango. Ja się zakochałem w tango. Okay. Tak. To jest też ciekawe, co powiedziałeś. Pamiętam kilka miesięcy temu, jak mówiłeś, że chciałbyś otworzyć śniadaniownię, ale taką niezwykłą, bo z mocktail barem. I to się teraz dzieje. No właśnie, czy to jest tak, że to również z takich powodów, że my po prostu w Polsce potrzebujemy takich miejsc, żeby robić kulturę niepicia? Tak, absolutnie tak uważam. Myślę sobie, że jeśli coś sprawdziło się w Nowym Jorku, a to jest pomysł Nowego Jorku, a u nas jeszcze nikt tego nie zrobił, to znaczy, że ja lubię być pierwszy. Mhm. Tak. Dobrze, czekamy, kibicujemy wam. Tutaj jeszcze powinna się pojawić lista pytań, które przygotowałem na dzisiaj, no ale pogadamy kiedy indziej, bo czas się kończy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. SMS-y. A numer jak już znacie? Chyba nie możemy zdradzać, wiesz, bo my... W niedzielę puszczamy. A. Dwa. Ale to na razie mamy przypisane dwa, ale jak się okaże, to... Bo oni mogą jeszcze, wiesz. Klikajcie już dwójki, zobaczymy.